stosunkowo mało znaną centralę związkową, która jednak zapisała w historii ruchu pracowniczego w II Rzeczpospolitej swoją kartę. Dlaczego jest mało znana i dlaczego nie została tak szeroko opisana, to też w swoim wystąpieniu powiem. Razem ze związkami klasowymi, czy osobno, Lewica Związkowa 1931-1935. Lewica Związkowa jest to centrala działająca nielegalnie, związana z Komunistyczną Partią Polski, dlatego żeby wprowadzić Państwa w temat kontaktów między komunistami w dwudziestoleciu międzywojennym a ruchem związkowym, cofnę się na początek do roku 1918. Niedługo będziemy obchodzić rocznicę powstania Komunistycznej Partii Polski, a w zasadzie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, która została powołana na zjeździe w Warszawie 16 grudnia 1918 roku. W moim wystąpieniu przedstawię relacje tego ugrupowania ze związkami zawodowymi, a w szczególności epizod istnienia w latach 1931-1935 nielegalnej centrali związkowej Lewicy Związkowej. Od początku istnienia KPRP kwestia form organizacji pracowników była przedmiotem wewnętrznego sporu w organizacji. Miał on swoje źródło w różnych koncepcjach przedstawianych przez organizacje, które powołały partię komunistyczną. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy opowiadała się za koncepcją związków zawodowych powiązanych z partią, bardziej zideologizowanych, mniejszych, ale rewolucyjnych. Z kolei druga grupa, czyli PPS Lewica, popierała model organizacji robotniczych niezależnych od partii, klasowych, lecz nie określających się jako przybudówka partyjna. PPS Lewica też bardziej opowiadała się za tą koncepcją masowości związków zawodowych oraz stopniowego przekonywania już istniejących organizacji do przyjęcia rewolucyjnego stanowiska. W związku z tym, że nie udało się początkowo opracować wspólnej koncepcji, KPRP nie przyjęła jednego stanowiska początkowo. Postawiła przede wszystkim na działanie w ruchu rad robotniczych, między innymi w Warszawskiej Radzie Delegatów Robotniczych. Taki postulat postawienia na rady, czyli tego komunizmu rad, czy też lewicowego komunizmu, pojawiał się w środowisku nazwanym później grzechistami od jego nieformalnego lidera Władysława Kowalskiego. Grzecha, pseudonim Grzech, to był jeden z czołowych przedstawicieli SDKPIL, a później KPRP w Warszawskiej Radzie Delegatów Robotniczych. Zresztą człowiek, który zrezygnował z bycia radnym miasta stołecznego Warszawy po to właśnie, żeby wejść do Rady Delegatów Robotniczych i opowiadał się za koncepcją przekształcenia rad w nowy socjalistyczny rząd, nową socjalistyczną władzę. Postawienie na rady to był jeden z powodów o wiele mniejszych początkowo wpływów komunistów w tworzących się równolegle do ruchu rad robotniczych związkach zawodowych. W roku 1919 podczas powstawania klasowych związków zawodowych komuniści stanowili element mniejszościowy, choć jednak widoczny na wszelkich zjazdach branżowych tworzących te organizacje. W lutym 1919 roku został wydany dekret państwowy o związkach zawodowych, uznający je jako reprezentację ludzi pracy. W swojej wymowie było to prawo dosyć postępowe i lewicowe, jednak w dużej mierze nierespektowane przede wszystkim w przemyśle, przede wszystkim w biznesach prywatnych. Mimo wszystko jednak to oznaczało wzmocnienie pozycji związków zawodowych i ich rosnące znaczenie w nowej, odrodzonej Polsce. I tak 13 lipca 1919 roku nastąpiło zjednoczenie klasowych związków zawodowych. Powołano Komisja Centralna Związków Zawodowych.
Ona miała charakter pluralistyczny. Zasiadało w niej początkowo 15 socjalistów, w tym dwóch z PPS opozycja sprzeciwiających się polityce kierownictwa partii i 11 komunistów, a także 10 przedstawicieli związków zawodowych z Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Związki klasowe były główną siłą w ruchu robotniczym w roku 1919, zresztą tak pozostało do końca II Rzeczpospolitej. Jednak w 1919 ta dominacja była bardzo duża, ponieważ ponad 75% uzwiązkowionych robotników należało właśnie do tych organizacji zrzeszonych w tak zwanych związkach klasowych. Dlatego we wrześniu 1919 roku Rada Partyjna KPRP zaleciła tworzenie w istniejących już związkach klasowych frakcji komunistycznych. To miało znaczenie, ponieważ wówczas już ruch rad robotniczych został rozbity poprzez konflikt między socjalistami a komunistami, a później również państwowe represje. Strategia partii opierała się przede wszystkim na planach przekształcenia strajków ekonomicznych w polityczne, a także dążeniu do przyjęcia przez organizacje robotnicze idei dążenia do dyktatury proletariatu. Jak wyglądało to w przełożeniu na struktury organizacji pracowniczych? Największe wpływy KPRP miała wówczas w Związku Włóknistym, czyli działającym w przemyśle odzieżowym, głównie w Łodzi, a także Zagłębiu Łódzkim, a także zarządzie głównym Związku Robotników Przemysłu Metalowego, gdzie wiceprzewodniczącym był znany działacz komunistyczny z Warszawy Karol Wójcik. W Związku Zawodowym Robotników Rolnych również były znaczące wpływy komunistów, ponieważ 2 na 8 członków zarządu właśnie reprezentowało partię komunistyczną. I tak podczas pierwszego kongresu klasowych związków zawodowych w maju 1920 roku na 161 delegatów z komunistami było związanych 60. To była frakcja mniejszościowa, która przedstawiła propozycję uchwał o dążeniu do dyktatury proletariatu oraz masowych wystąpień robotniczych. One upadły jednak wobec oporu większości złożonej ze zwolenników PPS-u. Zresztą w prasie PPS-owskiej, socjalistycznej, wówczas komuniści byli krytykowani za warcholstwo i właśnie hura rewolucjonizm. Tymczasem, gdy ten główny nurt klasowych związków zawodowych chciał postawić na tworzenie republiki socjalistycznej na bazie istniejących struktur państwowych. Komuniści nie tworzyli pomimo tego własnych związków zawodowych, a ich błędy w polityce wobec tego zarządu klasowych związków zawodowych polegały na tym, że w kierownictwie nowo powstałego Związku Stowarzyszeń Zawodowych, tak oficjalnie nazywano tak zwane klasowe związki zawodowe, PPS początkowo oferował komunistom 3 miejsca. Ci odmówili, zbojkotowali wybory, w związku z czym stracili też wpływy na zarząd tej tworzącej się centrali związkowej. Mimo to nie zdecydowali się utworzyć własnych związków zawodowych, co postulowała ta mniejszościowa grupa bardziej radykalna i nie aprobowali wstąpienia tych bardziej rewolucyjnych związków zawodowych do Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych funkcjonującej przy Kominternie. Komuniści mieli takie wpływy wyspowe w ruchu związkowym klasowym, skupili się przede wszystkim właśnie na tych związkach klasowych i tak większość w Warszawskiej Radzie Związków Zawodowych po zjeździe w lipcu 1922 roku mieli. Zarząd klasowych związków zawodowych centralny nie uznał tych wyborów do rady lokalnej, więc przez pewien czas funkcjonowały w Warszawie tutaj 2 rady, jedna bardziej PPS-owska, druga opanowana przez
komunistów. W Radzie tej komunistycznej tutaj w Warszawie dominowali kolejarze, metalowcy, robotnicy budowlani, drzewni oraz tytoniowi. Między innymi na bazie tych podziałów ciągle tam w siedzibie klasowych związków zawodowych przy Leszno 50. Dochodziło do różnych konfliktów. Kto przejmie lokale konkretnych związków zawodowych, kto będzie miał dostęp do bazy członkowskiej, do biura, do biblioteki i tak dalej. Często te grupy PPS-owskie odwoływały się do pomocy władz, aby kontrola nad związkami została im przywrócona. Sytuacja zaczęła się zmieniać w roku 1929, kiedy doszło do zmiany też strategii samej Komunistycznej Partii Polski. Ta grupa bardziej radykalna, stawiająca na osobną działalność, też w wyniku działań Kominternu przejęła kontrolę nad władzami partii i opracowała nowe zalecenia do tworzenia własnych związków zawodowych. Odbywało się to w ten sposób, że w roku 1929 i 1930 najpierw grona partyjne opracowały zalecenia, natomiast później w roku 1930 odbyła się seria masówek w zakładach pracy, która też pokazuje na poparcie jakich branż i jakich grup robotniczych komuniści przede wszystkim liczyli. W Warszawie masówki odbyły się m.in. w fabryce Parowóz, w Druciance, czyli belgijskiej fabryce drutu na Pradze, i stanowiły właśnie zapowiedź tworzenia własnej organizacji związkowej, czyli chodziło przede wszystkim o przekonanie pracowników z tego średniego przemysłu, również z zakładów należących do kapitału państwowego przede wszystkim. Legalna centrala związkowa, lewica związkowa, która wstąpiła do Czerwonej Międzynarodówki. W działania tej nowej centrali włączyli się też działacze istniejącej wówczas PPS Lewica, która była taką partią pośrednią między partią komunistyczną a PPS-em. Odróżniało ją to, że przez pewien czas mogła działać po prostu legalnie. I 18 stycznia 1931 roku odbyła się konferencja utworzenia Komitetu Krajowego Lewicy Związkowej. Sekretarzem generalnym tej Lewicy Związkowej został Wiesław Gomułka, wówczas działacz właśnie PPS Lewica, a członkiem między innymi wspomniany wcześniej Karol Wójcik oraz Józef Kulesza Łukasik ze Związku Zawodowego Przemysłu Chemicznego, również jednej z głównych struktur wchodzących w skład nowej centrali związkowej. Najwyższą władzą w tej centrali była konferencja krajowa powołująca komitet krajowy reprezentujący najbardziej znaczące związki zawodowe. Tutaj zaczyna się problem, ponieważ była to centrala nielegalna i w związku z tym jej struktura była dosyć skomplikowana, między innymi mająca utrudnić władzom skuteczne rozbicie i infiltrację tej struktury. Na zewnątrz nie występowała w negocjacjach z władzami czy też z kapitalistami jako pod nazwą Lewica Związkowa, tylko przede wszystkim jako wchodzące w jej skład związki i grupy robotnicze. Przechodząc do takiej pobieżnej analizy, jak to wyglądało w praktyce. Pierwszą grupą były związki rewolucyjne, niezależne od działających central, tak zwane niezależne, na przykład związki robotników rolnych, drzewnych czy chemicznych. Drugą, największą i chyba najbardziej znaczącą dla działań centrali to związki zawodowe włókniarzy, szoferów, metalowców na warszawskiej Pradze, Związek Zawodowy Kolejarzy na stacji Warszawa Główna,
To są struktury wchodzące oficjalnie w skład klasowych związków zawodowych, czyli powiedzielibyśmy te takie właśnie bardziej pluralistyczne, gdzie ścierały się wpływy komunistów i socjalistów. Jednocześnie one funkcjonowały w Związku Stowarzyszeń Zawodowych, a ich działacze, na przykład Karol Wójcik, uczestniczyli m.in. w posiedzeniach Warszawskiej Rady Zawodowej, złożonej z delegatów wybieranych przez załogi w zakładach pracy. Była również trzecia grupa, najtrudniejsza do zdefiniowania, ponieważ nie była tak formalnie umocowana. To były różne nielegalnie czy półlegalnie działające grupy w ramach załóg fabrycznych, grupy należące do fabrycznych struktur Komunistycznej Partii Polski, czy też zakładowych struktur partii. Między innymi grupa KPP działająca wśród warszawskich tramwajarzy. Formalnie one były nieliczne, natomiast chodziło o zachowanie wpływów wśród różnych sektorów pracowniczych. Między innymi podczas strajków tramwajarzy ta grupa zawsze doprowadzała do tego, iż podczas wieców czy masówek występowali mówcy komunistyczni. Jak wyglądała liczebność nowo utworzonej struktury? To jest jeszcze trudniejsze do oszacowania i zanalizowania, nawet jak ta struktura związków, które w jej skład wchodziły. Ze względu na szczególny charakter organizacyjny istnieją bardzo różne szacunki, bardzo różne dokumenty. W dokumentach przesyłanych do Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych twierdzono, że w skład Lewicy Związkowej wchodziło 100 tysięcy robotników. Są to dane prawdopodobnie mocno zawyżone. Wpływy były przede wszystkim lokalne. Warszawa, Łódź, Zagłębie Dąbrowskie to są takie wyspy, gdzie istniały najsilniejsze struktury. Według materiałów przedstawionych przez Komunistyczną Partię Polski w roku 1933 centrala liczyła 41 tysięcy członków, a wraz z organizacjami związkowymi sprzymierzonymi z Komunistyczną Partią Zachodniej Białorusi i Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy było to 55 do 60 tysięcy członków. Bazą członkowską był głównie mały i średni przemysł, a najliczniejszą grupą wówczas Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Chemicznego, ponad 3 tysiące członków z 6 oddziałami. To oznaczało, że Lewica Związkowa nie była wprawdzie ugrupowaniem masowym w porównaniu z tymi głównymi centralami, jednak zaliczała się już do struktur tych takich z grupy średniej, przewyższając na przykład na tym etapie struktury powiązane z Narodową Partią Robotniczą chociażby. Bardzo trudna była też sytuacja wielu branż, które reprezentowała wówczas Lewica Związkowa. Kilka tysięcy członków liczyły związki zawodowe robotników budowlanych, organizowane m.in. przez Konstantego Sypułę, posła komunistycznego, oraz przewodniczącego Okręgu Warszawskiego Klasowego Związku Robotników Budowlanych, co bardzo dobrze pokazuje, jak wymieszane były te różne funkcje. Poseł komunistyczny, działacz Lewicy Związkowej, jednocześnie członek Rady Okręgowej Klasowych Związków Zawodowych, powiązanych oficjalnie jednak przede wszystkim z Polską Partią Socjalistyczną. Początkowo próbowano zalegalizować działalność nowej centrali. W roku 1932 kierownictwo zdecydowało o konieczności opracowania statutu i wytycznych programowych, jednak jeszcze w tym samym roku delegaci na łódzką konferencję dzielnicową związku zostali aresztowani
weszło w życie prawo o stowarzyszeniach, które bardzo poddawało kontroli państwowej związki zawodowe, to oznaczało, że legalizacja nowej centrali była niemożliwa i musiała ona działać na dotychczasowych zasadach. Działalność przypadała na okres narastającego kapitalistycznego kryzysu, to jest koniec lat 20. i początek lat 30. XX wieku. W związku z tym coraz większym wpływem, coraz większy nacisk kładziono na organizowanie bezrobotnych, których przybywało w głównych zagłębiach przemysłowych. I tutaj wytyczne Komunistycznej Partii Polski nakazywały organizowanie komitetów bezrobotnych. Początkowo takie komitety powstawały przy urzędach pracy, gdzie ci ludzie byli rejestrowani, z tego grona właśnie wyłaniali jakieś swoje delegacje, przedstawicielstwa negocjujące na przykład sprawę robót publicznych, sprawę zasiłków, czy też pracy dla właśnie tych oczekujących. Organizacja bezrobotnych była bardzo trudna, więc tutaj też członkostwo było bardzo płynne, trudno je oszacować. Władze oczywiście dążyły do tego, aby wszystkie wystąpienia robotników, protesty i formy ich działania przedstawić jako zagrożenie komunistyczne i wywrotowe, bo pozwalało to tych ludzi aresztować, rozgonić, pobić i na przykład nie przyjmować też delegacji wyłanianych przez komitety. Natomiast w praktyce, no to oczywiście tak nie było. Ci mówcy komunistyczni w sprawozdaniach policyjnych pojawiają się prawie że wszędzie, a no wiemy jednak z relacji niezależnych, że wiele protestów bezrobotnych miało charakter spontaniczny i często wystąpienia powstawały bez nawet jakiegoś wcześniejszego planu i zorganizowania, zresztą pod bardzo różnymi hasłami. Więc wśród bezrobotnych też pojawiały się hasła antysemickie, jakieś nacjonalistyczne, więc tutaj równie dobrze można też mówić o infiltracji tych środowisk przez jakąś nacjonalistyczną prawicę. W latach 1931-1932 sytuacja bezrobotnych się pogarszała, ponieważ między innymi podniesiono wymogi, które należało spełnić, aby otrzymywać zasiłki. Z zasiłków byli wyłączeni prawie w całości pracownicy przyjezdni, którzy przyjeżdżali sezonowo pracować w miastach. Ponadto nawet wysokość zasiłków i wysokość wsparcia dla tych, którzy już byli nimi objęci, ulegała obniżeniu. Jeśli ktoś chce poznać szczegóły, to polecam lekturę pamiętników bezrobotnych. To jest cały cykl wspomnień bezrobotnych przygotowanych na konkurs ogłoszony przez redakcję pisma Robotnik. Przyznaję, że jest to przerażająca lektura i bardzo mocna, którą powinien poznać każdy fascynujący się osiągnięciami II Rzeczpospolitej, które są teraz tak promowane. Poznanie prawdziwego życia, warunków mieszkaniowych, warunków pracowych tych ludzi. Na pewnym etapie doszło do całej fali wystąpień w roku 1932, kiedy już sytuacja kryzysowa była tak trudna, że zmusiła bezrobotnych do masowych już wystąpień. W Warszawie między innymi doszło do zablokowania ruchu podczas demonstracji bezrobotnych. We Lwowie organizowane były tak zwane proletariackie zakupy, czyli bezrobotni i robotnicy sezonowi rozbijali piekarnie czy też stragany z żywnością i rozdawali ją wszystkim pracującym. Natomiast w Żyrardowie z kolei organizacja bezrobotnych i demonstracja została zorganizowana przez kobiety, które wyszły na ulicę razem z dziećmi, z całymi rodzinami, żeby poprzeć swoich mężów wystających przed
Urzędem Pracy i tam również doszło do zamieszania, do starć z policją. Inne pole strajkowe, również wiążące się z kryzysem, no, dotknęło branży grupy robotniczej, która poprzednio jeszcze miała dosyć niezłe warunki, na przykład pracowników transportu miejskiego. I tak w roku 1931 wybuchły w Warszawie dwa strajki generalne pracowników transportu miejskiego, głównie tramwajarzy. Oni sprzeciwiali się obniżkom płac, które warszawski magistrat chciał narzucić, korzystając z pretekstu właśnie kryzysu, braków budżetowych, jak również innej organizacji pracy, to znaczy nałożenia nowych obowiązków na pracowników. Tutaj jeszcze tłem jest wdrożenie pewnych fordystowskich nowości w warsztatach tramwajowych. Pojawili się nowi inżynierowie, którzy chcieli narzucić właśnie normy wykonania planów w tych warsztatach. I pomimo, że pracownicy warsztatów całkiem nieźle zarabiali, no to zagrożeni cięciami, jakimiś ograniczeniami pensji wynikającymi z niemożliwości wykonania planów, również przystąpili do strajku. W pierwszym strajku czerwcowym wywalczono ustępstwa od magistratu, choć władze aresztowały około 100 strajkujących, w tym członków wyłonionego komitetu strajkowego. I część z nich została skazana na więzienie za działalność wywrotową. Między innymi jednym z zarzutów były kontakty z Komunistyczną Partią Polską. Drugi strajk tramwajarzy był dosyć charakterystyczny, dlatego jak układały się wówczas kontakty między związkami klasowymi a lewicą związkową. Lewica związkowa wysunęła w trakcie strajku listopadowego również hasła polityczne, między innymi zwolnienia więźniów politycznych. Strajk ten zakończył się porażką, między innymi dlatego, że ze wspólnego komitetu wystąpiły związki bardziej umiarkowane najpierw, powiązane z chadecją, jak również PPS, dawna frakcja rewolucyjna, a ostatecznie też na częściowe ustępstwa ze strony magistratu przystał związek klasowy. Wywalczono jednak to, że większość z tych aresztowanych po poprzednim strajku została jednak zwolniona. Tam kilkunastu osób dotyczyły późniejsze procesy sądowe. W maju 1931 roku wybuchł też strajk powszechny górników Zagłębia Dąbrowskiego, w którym uczestniczyły struktury lewicy związkowej. Do Zagłębia Dąbrowskiego przyłączyło się też Zagłębie Krakowskie. 19 maja 1931 roku podczas wiecu w Jaworznie policja otworzyła ogień do zebranych, zabijając kilka osób, a raniąc kilkanaście. Do kolejnego starcia doszło podczas pogrzebu tych zabitych, tu również padło kilkunastu rannych. Widać więc, że sytuacja była trudna i zaostrzały się też represje polityczne wobec związkowców i działaczy politycznych. Między innymi zdelegalizowana została działalność PPS Lewicy, powszechne aresztowania narastały w tych wczesnych latach 30., nałożyły się na kryzys i objęły nie tylko aktyw członkowski Komunistycznej Partii Polski czy Lewicy Związkowej, ale chociażby właśnie związki klasowe czy też bezrobotnych niezrzeszonych wcześniej w żadnych organizacjach. W roku 1933, czyli już pod koniec kryzysu, wybuchł strajk powszechny w branży włókniarskiej, w przemyśle odzieżowym w Łodzi i jej okolicach. Powodem były kolejne obniżki pensji wynikające między innymi z ograniczania czasu pracy. Polegało to na tym, że nie tylko zwalniano robotników, ale również tym zatrudnionym
ograniczano dniówki lub redukowano liczbę dni pracy. My byśmy się pewnie cieszyli ze skróconego dnia roboczego i tygodnia roboczego, natomiast mamy pensję minimalną i mamy jakieś standardy, natomiast wówczas wiązało się to z obcięciem etatów do sytuacji, w której wręcz te wypłacane dniówki czy też tygodniówki nie wystarczały na utrzymanie się, na zapłacenie komornego czy też rosnących opłat za żywność, artykuły pierwszej potrzeby. I no to oznaczało bardzo trudną sytuację również dla tych robotników, którzy wcześniej zorganizowani w większych zakładach jednak posiadali jakieś standardy zatrudnienia. Tak było z przemysłem włókienniczym. Przygotowaniami do strajku w Ozorkowie, Pabianicach, Zgierzu i Aleksandrowie kierowała m.in. działaczka Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski Włada Bytomska, która później została zamordowana w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Charakterystyczne dla tego strajku było powołanie takiego pluralistycznego Komitetu Strajkowego. Centralny Komitet Strajkowy składał się z po czterech członków Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Żydowskiego Bundu, 7 chadeków, 11 robotników z Lewicy Związkowej oraz 5 bezpartyjnych. Strajk zakończył się podpisaniem nowej umowy zbiorowej i obniżką wprawdzie płac, ale mniejszą niż początkowo chcieli dokonać tego przemysłowcy. Rosła wówczas również liczba strajków okupacyjnych, o czym mówił mój przedmówca, tak zwanych strajków polskich, które właśnie wówczas uzyskały swoje określenie. I w roku 1931 to było 70,9% wszystkich strajków, a w roku 1935 już ponad 83,6% strajków to były strajki okupacyjne, czyli zajmowanie zakładów, przerywanie pracy i niedopuszczanie łami strajków do hal produkcyjnych. Przede wszystkim walka obronna, czyli przeciwko obniżkom płac, zwolnieniom i nowym normom pracy, więc też sytuacja była mało sprzyjająca temu, aby występować z szerszymi rewolucyjnymi hasłami politycznymi. Dlatego też nawet działania samej lewicy związkowej, to tutaj była wprawdzie radykalizacja samych robotników, ale nie w takim kierunku politycznym, niekoniecznie przekładało się to na liczebność samej partii. Tak sprawnie działająca grupa komunistyczna wśród tramwajarzy warszawskich to było 30-40 osób jednak zapisanych do partii, więc raczej ich wpływy pośród załóg, kolegów, konduktorów, to miało przede wszystkim znaczenie, a nie masowość struktur. Strajki powszechne oraz sytuacja polityczna, rok 34, końcówka kryzysu, ale jednocześnie coraz większa dyktatura i delegalizacja wielu związków zawodowych, wymusiły jednak zmianę strategii. Po pierwsze, Komunistyczna Partia Polski rozpoczęła negocjacje z Polską Partią Socjalistyczną, jak również z Bundem i mniejszymi partiami żydowskimi o powołaniu wspólnego frontu. Te działania jednolitofrontowe pojawiły się w roku 1933-1934. Takim otrzeźwieniem dla ruchu rewolucyjnego było dojście do władzy w Niemczech Hitlera i wszelkie błędy, które zostały popełnione właśnie w Niemczech, nieumiejętność nawiązania współpracy między organizacjami robotniczymi i partiami robotniczymi. Dlatego w 1934-1935 roku strategia Kominternu KPP, jak również socjalistów, którzy mocno się przesunęli wówczas na lewo, zdążała, wszystko zdawało się ku temu powołaniu wspólnego frontu, koalicji Frontu Ludowego czy też antyfaszystowskiego.
Bardzo ważnym momentem było uchwalenie konstytucji kwietniowej, która także ograniczała swobodę działań właśnie związków zawodowych, działań pracowniczych ze względów właśnie politycznych, a z drugiej strony ofensywa sanacji mająca na celu scalenie organizacji tych oficjalnych pracowniczych, przejęcie ich i podporządkowanie właśnie woli politycznej obozu rządzącego, to również było takim impulsem do działania jednolitofrontowego. Jak wyglądało wówczas działanie związków zawodowych? Na przykład, aby zorganizować spotkanie związkowe, najpierw należało zgłosić je władzom. Wojewoda mógł zakazać możliwości przeprowadzenia spotkania. Pomyślmy sobie, odczyt konferencja taka jak nasza dzisiejsza, organizowana przez związki zawodowe. Najpierw trzeba wysłać do wojewody pismo, informując, że jest to spotkanie zamknięte, na które nie ma dostępu nikt spoza grona zaproszonych, ponieważ takie spotkanie byłoby już traktowane jako wiec polityczny. Czyli w związku z tym, że nie dostaliście oficjalnych zaproszeń, to już dzisiejsze spotkanie byłoby w roku 35 nielegalne i mogłaby tu najść policja. Po drugie, podczas spotkań związkowych obecni byli też przedstawiciele wojewody, po pierwsze jawni, po drugie policyjni wywiadowcy. Mieli oni prawo w każdym momencie przerwać takie zebranie i powiedzieć, że ono jest nielegalne, na przykład w wyniku tego, że mówcy odeszli od poruszanego tematu. Spotkanie miało dotyczyć organizacji związków zawodowych, a mówca powiedział o solidarności ze zwalnianymi związkowcami. Już delegalizacja spotkania. Też później już w latach 36-39 tematami zakazanymi w ogóle była na przykład solidarność z Hiszpanią republikańską. Ale takich tematów zakazanych było więcej już przed rokiem 1936. To oznaczało, że na pewnym etapie dalsze funkcjonowanie lewicy związkowej w ogóle godziło w możliwość legalnej akcji wchodzącej w jej skład związków zawodowych i zaczęło się dążenie do scalenia ruchu związkowego, ruchu klasowego. Co ciekawe, w skład lewicy związkowej wówczas wchodziły też grupy działające na przykład w związkach powiązanych z chadecją czy Narodową Partią Robotniczą, więc również te grupy zostały podczas kryzysu i późniejszej dyktatury sanacji przyciągnięte w kierunku lewicy i później na bazie zjednoczenia ruchu pracowniczego do klasowych związków zawodowych. W roku 1935 została więc rozwiązana lewica związkowa uchwałą Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski. Było to spełnienie wcześniejszego warunku z roku 1934, porozumienia podpisanego między władzami KPP a PPS-u. Chodziło o po pierwsze pakt o nieagresji, czyli zaprzestanie wzajemnego atakowania się przez partie, ale równie ważnym postulatem było scalenie organizacji pracowniczych powiązanych z jedną i drugą stroną porozumienia. Po swojej działalności lewica związkowa pozostawiła struktury, które wcześniej funkcjonowały w jej ramach. One do końca II Rzeczpospolitej działały w ramach związków klasowych, między innymi wspomniany tutaj Karol Wójcik, który do II wojny światowej był bardzo ważnym przedstawicielem załogi Drucianki i Związku Zawodowego Metalowców tutaj na terenie Warszawy, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Lewica związkowa ze względu na charakter swojej działalności, no krótkotrwałość, a również występowanie pod bardzo różnymi nazwami, niestety nie doczekała się szerszych badań historycznych.
a szkoda. Zadaję trochę kłam stwierdzeniu niektórych historyków, że wpływy komunistów na robotników były w dwudziestoleciu bardzo ograniczone i tezie, że sama Komunistyczna Partia Polski była organizacją nieliczną i nieliczącą się. Na pewno w miastach takich jak Łódź, Warszawa czy ośrodki Zagłębia Dąbrowskiego było zupełnie inaczej. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Będzie przerwa teraz? To teraz tak, będzie przerwa. Tak, tak. A, jeszcze. Tutaj tak. Wiele różnych myśli przychodzą do głowy. I takie ogólnego rodzaju. No bo o co w końcu chodzi? To no niby wiemy, prawda, związki zawodowe. Czyli po prostu no, są różne związki zawodowe. Jak chodzi o pracowników, prawda? To mogą związki zawodowe nie pracowników, prawda? Mhm. Więc no chodzi o to, co dzięki. No to jest troszeczkę podobne pytanie, które zadałem panu profesorowi Fedorukowi. Ta różnica między jakby tym, co ideologicznie dany związek wnosi i potem jak w no, warunkach no, praktycznych, jakie są no, wtedy w II RP i w tym czasie, no, danym czasie, w którym się coś dzieje, no, bo są różne zmiany ekonomiczne, wewnętrzne, zewnętrzne. I teraz no, chodzi o to, żeby no, po to uczymy się historii, żeby no, wyciągnąć jakieś wnioski, jakie się właśnie te błędy popełniało i żeby o nich pamiętać no, i nie popełniać ich później. I teraz tak, na przykład ta lewica związkowa, to jest nazwa, tak? Dobrze, ale lewicowość również była w innych związkach, prawda? I teraz, czy to, też to rozróżnienie mi chodzi o no, świadomości społecznej, jak były odbierane szerzej, prawda? Chodzi o to, że na przykład jakieś partie polityczne mogły no, wypraszać czy walczyć o to, żeby na przykład związki zawodowe miały większe prawa. A i właśnie jak z tym jest tym prawem? Dlaczego ten, no bo takie prawo było, tak? No ale te prawa były uchwalane i ono się zmieniało. To która z tych partii tak wpływała negatywnie, czyli ograniczała prawa związków zawodowych, czyli prawa pracownicze, prawda? To odpowiadając może na ostatnią kwestię, to były już rządy sanacji. O ile lata 26-29 to jeszcze był pewien flirt sanacji z lewicą. Stanowisko PPS-u wobec sanacji było niejasne. Również Bund zachowywał taką dwuznaczną postawę, licząc, że zamach majowy jednak przyczyni się do skierowania władzy bardziej na lewo. Liczono na przykład na nowe wybory, że Piłsudski zgodzi się zostać tym prezydentem, który miał jednak wówczas władzę dosyć ograniczoną. A rządy po nowych wyborach obejmie lewica, bo wszystko wskazywało na to, że nastroje społeczne idą ku poparciu lewicy. Piłsudski wolał balansować między lewicą a prawicą. Ostatecznie w końcu lat 20. stwierdził, że jest na tyle silny, żeby tworzyć własny obóz, nie oglądając się na jedną ani drugą stronę, ale jednocześnie mówiąc inwestorom, kapitalistom, że nie będzie uderzał w ich interesy. Rok 29, rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej, utworzenie przez Jaworowskiego i jego rozłamową grupę PPS, dawna frakcja rewolucyjna.
i również związków zawodowych, też używających klasowej terminologii, ale jednak podporządkowanych władzy, ruch obliczony na to, żeby rozbić nie tylko scenę polityczną, ale również związki zawodowe. W Warszawie na tym etapie, żeby na przykład w spółkach miejskich dostać pracę, no to należało być albo w związku endeckim, bo endecja jeszcze wciąż miała wpływ, albo w związku powiązanym z Jaworowskim i jego szemraną grupą, bo to się mkało kiedy, prawda, wiadomo, kto się tam kręcił wokół tych związków zawodowych także. I prawodawstwo przeciwko związkom zawodowym, no to było też prawodawstwem uderzającym we wszelkie środowiska, które mogły być niezależne wobec władzy. Władzy nie udało się przejąć tych klasowych związków zawodowych, jednak zrzeszenie tworzone przez Jaworowskiego na samym początku miało szansę przejęcia klasowych związków zawodowych. To się nie udało. Są raporty policyjne o tym, jak ludzie Jaworowskiego robili najście na siedzibę klasowych związków zawodowych na Lesznie, jak na spotkaniach tramwajarzy jedna i druga grupa się okładała kijami, atakowano mówców, no wzajemnie ściągano się z trybuny. Tego typu akcje miały miejsce, żeby właśnie przejąć związki zawodowe. Druga kwestia, o którą pytałeś, ta świadomość społeczna. Mamy tendencję do patrzenia na zjawiska społeczne poprzez pryzmat organizacji, bo jak czytamy w wielu książkach historycznych, no ten związek był pod kontrolą KPP, ten związek był pod kontrolą PPS-u, a ten znowu skłania się w kierunku sanacji. Nie do końca to wyglądało tak na poziomie poszczególnych struktur związkowych. Tutaj działali pewni liderzy, tak jak wspomniany Wójcik, czy też ci liderzy tramwajarzy warszawskich, ale to wcale nie oznaczało, że taki szeregowy robotnik już od razu należał do PPS-u albo do Komunistycznej Partii Polski. Raczej on się skłaniał ku temu związkowi, który lepiej reprezentował go w różnych walkach społecznych, który skuteczniej podczas strajku się wypowiadał, walczył o pewne zmiany. Na przykład dlatego w ogóle w Warszawie upadło poparcie dla chadeckich związków zawodowych, kiedy próbowały wygasić strajk transportowców, no to mówca chadecki został pobity na wiecu przez tramwajarzy. Tak to wyglądało. No, przede wszystkim skupiano się, zwłaszcza w okresie kryzysu, na takich doraźnych celach płacowo-pracowych. Dodatkowo jeszcze bardzo trudne środowiska, bo pracownicy budowlani czy bezrobotni, bardzo płynne, gdzie no, poglądy ludzi były bardzo różne i często bardzo się mieszały. W raportach policyjnych jest, że ten sam tłum potrafił najpierw krzyczeć Wielka Polska bij Żyda, prawda, a 15 minut później niech żyje rewolucja komunistyczna. Więc to też świadomość tych ludzi, zwłaszcza poza dużymi związkami zawodowymi, dużymi ośrodkami robotniczymi, była no, dosyć nikła, chociaż się radykalizowała pod wpływem warunków. Ja mam takie pytanie poboczne, znaczy poboczne, ale mi się wydaje ważne, bo ostatnio była taka audycja Pińskiego, Jana Pińskiego, historyka i dziennikarza, i on twierdził, że siła nabywcza przeciętnej pracy, płacy robotniczej była na poziomie 600 zł dzisiejszych. To jest w ogóle możliwe fizycznie? A i w ogóle kwestia przeliczania ówczesnej pensji na obecne pieniądze jest przedmiotem rozważań historyków, natomiast wszelkie te rozważania mają bardzo duże wady, chociażby ze względu na to, jak kształtowały się ceny produktów, jak kształtowały się opłaty. W czasach kryzysu chociażby przeciętna pensja robotnicza nie wystarczała nawet na opłacenie przeciętnego czynszu w Warszawie. Więc no, może coś w tych 600 zł tutaj jest, natomiast ja bym tak nie porównywał.
a średnia w Polsce. Ale to się Piotrek powtarza, teraz też przeciętna pensja powoli nie wystarczy na opłacenie. Tak, no dokładnie. Proszę. Zwróciłeś uwagę, że jest to temat, na którym mówiłeś, jest mało poruszany przez historyków z uwagi na to, że telewizja związkowa istniała dosyć krótko. Czy mógłbyś jednak polecić jakąś literaturę w tym temacie, żeby sobie gdzieś tam się zapoznać z tym tematem? Jest książka Lewica Związkowa, jest też praca taka zbiorowa o klasie robotniczej Warszawy od XIX wieku do II wojny światowej. Jest też książka Tramwajarze Warszawscy, taka przekrojówka przez różnych historyków, również zawierająca wspomnienia, między innymi ze strajków, o których wspomniałem. Polecam też zaglądać na Polonę, bo tam są zdigitalizowane roczniki robotnika, czy też wiele pism związkowych, czy ulotek jest dostępnych w formie elektronicznej. No i oczywiście zachęcam do wsparcia zrzutki na Robotniczą Warszawę 1918-39, gdzie też wiele tych kwestii wspominam. Ja też chodzi o te strajki polskie. Coś więcej. Związki zawodowe. Okupacyjne. A strajk, tak. No. A, czy to one były takie wyjątkowo radykalne w stosunku do akcji, działalności związków zawodowych w innych krajach? Czy o to chodziło? No przede wszystkim więcej ich było niż wówczas w innych krajach, dlatego to zaczęto nazywać strajkiem polskim. Natomiast no, Włochy, czerwone lata po I wojnie światowej, to fale strajków okupacyjnych były już wcześniej znane. A ciekawa rzecz związkiem bezrobotnych. Mhm. No, tutaj po wojnie, po II wojnie, ani w PRL-u, ani teraz nie ma. W II Rzeczpospolitej poza komitetami bezrobotnych starano się organizować bezrobotnych również w związkach branż, do których wcześniej należeli, tudzież w strukturach regionalnych związkowych, żeby oni mieli podstawę prawną do swojego działania. Ale teraz chyba nie ma. Nie specjalnie, ponieważ polskie prawo obecnie nie daje. Mogą się zrzeszać bezrobotni w związkach zawodowych, natomiast prawo nie daje im żadnych korzyści z tego. Tak samo pracownicy sezonowi czy pracownicy na śmieciówkach, no, też mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, ale w zasadzie mają te same uprawnienia, jakby działali w stowarzyszeniu. Znaczy, jeśli. Nie, to bym pociągnął tę myśl, żeby było takie prawo, żeby pracownik czy bezrobotny zapisywał się do dowolnego związku. Tak. Nieważne to. To jest jego decyzja, jego odpowiedzialność za to, czy on coś tak będzie miał, czy nie. Ale żeby dobrze miał to możliwość. Jak byś ocenił działalność związkowców wtedy w porównaniu po teraz, co mamy po 89, jak byś to ocenił? To znaczy tak, najbardziej umiarkowane związki sanacyjne i chadeckie stosowały radykalniejsze hasła od większości obecnych związków zawodowych, a już na pewno od głównych central związkowych, bo nawet w chadeckich gazetkach związkowych jest mowa o walce z kapitalizmem i obaleniu ustroju, nie wspominając już o związkach sanacyjnych, które z jednej strony popierały rządy sanacji, ale z drugiej strony pisały o socjalizmie, syndykalizmie i że nowy porządek doprowadzi do zmiany ustroju, więc zdecydowanie nie można porównywać jednego i drugiego. Sytuacja też w dwudziestoleciu międzywojennym no, wymuszała na związkowcach bardziej radykalne działania. I też myślę, że lepiej były zorganizowane te związki zawodowe przynajmniej w niektórych branżach na poziomie zakładów pracy, bardziej radykalne. Inna była trochę świadomość ludzi. A te narodowe związki, w sensie ten niszowy związek, o którym wspomniałeś, związany z tendencją, ja w ogóle pierwszy raz słyszałam o tym chyba. Po co on był? Do czego on służył?
i kto się do niego zapisywał, jakie powiedzmy były w ogóle jego cele, co skłaniało do, w ogóle organizację, znaczy partię, tak, tą do założenia jakiegoś związku. Były bardzo różne związki zawodowe związane z prawicą. W branżach takich jak na przykład transport, to były związki zrzeszające głównie średnią i wyższą kadrę zarządzającą, czyli trochę takie korporacyjnie reprezentujące ich interesy. Z drugiej strony to była jakaś transmisja tych haseł politycznych narodowych, że tutaj musimy się trzymać razem i robotnik, i kierownik, i kapitalista byle polski, prawda, bo swój do swego po swoje, to znane hasło z bojkotu sklepów żydowskich, z czym ono się wiązało to właśnie w kontekście historycznym. I też osobne były związki powiązane z Narodową Partią Robotniczą, która nie była endecją, była czymś takim pomiędzy prawicą a lewicą, bo wiele z jej haseł socjalnych czy też antykapitalistycznych, no dzisiaj by brzmiało socjalistycznie, dzisiaj by się sytuowała na lewo od partii Razem, prawda, Narodowa Partia Robotnicza, jak się przeczyta wiele artykułów. I to były związki, no, też reprezentujące na przykład robotników wykwalifikowanych o bardziej takich chrześcijańskich, konserwatywnych poglądach, ale jednocześnie niespecjalnie kochających kapitalizm. I regionalnie, bo ta prawica, no to wpływy na Śląsku czy na Pomorzu, ale już na przykład w Warszawie wpływy Narodowej Partii Radykalnej były niewielkie. Robotniczej, przepraszam. Był na przykład przypadek taki, że miał się odbyć Wielki Wiec Narodowej Partii Robotniczej, ale się okazało, że poza mówcami kilkanaście osób tylko przyszło, więc no to jednak o czym świadczy, że wpływy klasowych organizacji były tutaj w Warszawie o wiele większe. Z tego wynika, że była wyższa świadomość klasowa przed wojną, znaczy wtedy, niż teraz. No tak, jeszcze. Znaczy ja tylko chciałem do tego wątku Narodowej Partii Robotniczej i Związków Zawodowych dodać, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. One były szczególnie silne w zaborze pruskim. W Wielkopolsce, na Kujawach i na Pomorzu miały niemal monopol, przynajmniej przed budową Gdyni, czy poza tam Stomilem, czy PPG w Grudziądzu. I to byli z reguły robotnicy rolni. W zaborze pruskim były duże gospodarstwa rolne, z Junkszy, prawda, i tak dalej. I bardzo ciekawe się stało po wojnie. To znaczy oni się uważali za bardziej robotników niż chłopów i entuzjastycznie przyjęli reformę rolną. I na przykład SLD miało wśród nich olbrzymią bazę wyborczą po roku 89, także na terenach słabiej zurbanizowanych. To kompletnie nieznana historia, prawda, w tym wszystkim. A endecja to zupełnie mniejsza skala wpływów. No formalnie endecja uważała się za solidarystyczną społecznie i dostawała poparcie w różnych grupach społecznych, choć stopniowo poparcie wśród robotników słabło dla endecji. To jak nie ma pytań, to zrobimy przerwę i później wystąpienie o mniejszościach narodowych.